Udało się, proszę Państwa, zmienić stolik. Całe szczęście. Coś tutaj było wolnego? No, powiem Wam. Jestem zdziwiona, zszokowana wręcz. Ale zszokowana niby czym? Nie było tutaj do tej pory takich gości, znaczy takich. Wszyscy goście są okej, ja nie mam w ogóle żadnego problemu, ale jestem zszokowana, bo tutaj do tej pory byli, w sensie Zakopanem, byli głównie Polacy, Rosjanie, czasem Anglicy. Rzadko się zdarzało, żeby był ktoś jeszcze. No Ukraina ostatnio, wiadomo, też. Co, rok temu oni już byli, no nawet dwa lata temu zaczynali się pojawiać. No nie żartuj, to były jakieś takie pojedyncze grupki. A teraz, no jestem zdziwiona, naprawdę. Ciekawe, skąd oni wiedzą o tej restauracji, bo ona nie jest przy samych Krupówkach. Nie, właśnie też o tym pomyślałam. No, jeśli z naszych filmów, to okej, okay, tylko ja bym chciał, żeby coś mi skapnęło z tego, chociaż raz. Nie, no przesiedliśmy się, bo tam, gdzie siedzieliśmy, zrobiło się już bardzo tak ciasno i głośno. Ciasno i nerwowo tak naprawdę. Nerwowo też, bo no hałas. I właśnie o tutaj chciałam powiedzieć jeszcze dwa zdania o tym, że dlaczego ja uważam, że miejsca, w których wyklucza się obecność dzieci, są dobre. A no właśnie dlatego, że są takie sytuacje, kiedy my na przykład jedziemy sami, nie mamy ze sobą swoich dzieci, i mamy ochotę w spokoju porozmawiać, napić się wina, w ciszy spędzić trochę czasu we dwoje. Tak. I skoro nie obcuję wtedy ze swoimi dziećmi, nie słucham ich kaprysów, to tym bardziej nie mam ochoty słuchać wrzasków, pisków, jęków, płaczów. Ale musisz dodać, ja ci muszę tutaj wejść dzieci w słowo. Niż swoje. Tak, i ale gdyby te dzieci się muszę to powiedzieć, tak, gdyby one się zachowywały tak jak nasze. Okej. Ale się nie zawsze tak zachowują, dlatego tylko chcę powiedzieć o tym, że nie ma się co burzyć, nie ma się co obrażać na powstawanie miejsc wolnych od dzieci, w sensie takich, które dzieci nie mają wstępu. Bo to jest po prostu normalne, że czasami w takich sytuacjach jak nasza, albo dla ludzi, którzy w ogóle dzieci nie mają, a nawet dla takich, którzy dzieci nie lubią, bo i tacy są, powinny być miejsca, w których oni po prostu swobodnie odpoczną. Dzieci są różne, a co gorsza, rodzice też są różni. I jak gdybym dzisiaj miała wybór, no to pewnie bym wybrała miejsce po prostu, w którym miałabym pewność, że dzieci nie będą piszczeć i krzyczeć za uchem, do ucha albo z obu stron. Za ucha, taki Andrzej był kiedyś. No, to tylko taka dygresja a propos tego, a propos mojego poglądu na temat właśnie istnienia miejsc takich, do których dzieci się po prostu nie przyprowadza. I są takie hotele już w dzisiejszych czasach, i to nikogo nie dziwi. I są też takie restauracje i bardzo dobrze. Uważam, że nie ma w tym nic dziwnego, ani tym bardziej oburzającego. A są, wiem, że są tacy ludzie, których to oburza niepotrzebnie. Ja jeszcze raz tylko powiem na koniec, mało skromnie może, ale gdyby dzieci tych ludzi obok, przez których się przesiedliśmy, no nie tylko przez nich, gdyby te dzieciaki były w jakiś chociaż minimalny sposób poskromione przez rodziców. Była zwracana im uwaga. Okej, to jeszcze bym to zrozumiał, ale tam była wolna Amerykanka, po prostu. Tak. No nie, to u mnie nie ma na to zgody całkowicie. Dokładnie tak. Nie podoba mi się też to. No. I tak jak mówię. No i widzimy, tutaj pan kelner też nas za to przepraszał, no ale że nie ma wpływu. No oczywiście, że no wiem, że nie ma wpływu, zwłaszcza, że no, głupio zwrócić uwagę swojemu klientowi, tak, że nie wiem. Proszę ucieszyć swoje dziecko, no ale wiem, już widać było po obsłudze, po tej reakcji obsługi, która tutaj bardzo blisko nas pracuje, że oni też byli tym zmęczeni po 10 minutach, że pisku właściwie. No. To wszystkim się to udziela. A to są piski takie, to są takie wysokie dźwięki, że no wierzcie mi, że to... Dobra, nie będę kończył. No. A tutaj jest napływ cały czas. Z góry, z dołu, z boku, naprawdę cały czas jest napływ. Nie wiem, skąd oni znają tą restaurację, ale musi być polecana przez Gabrońskich, myślę. Jest taki kanał na YouTube, jest znakomity zresztą, polecany. Prowadzi to taka rodzinka z grzecznymi dziećmi. Co ich przywiodło tutaj do Zakopanego, to mnie zastanawia. Chociaż czytałam gdzieś ostatnio, że, ale to nie chodziło dokładnie o Zakopane, ale ogólnie o Polskę, że mamy coraz więcej turystów z różnych ciepłych zakątków, właśnie dlatego, że ci ludzie poszukują trochę ochłody. No to, to tak, to się zgadza. Schłodzą się na pewno, bo 14-15 stopni to. No ale jeśli to jest jedyny powód, dlaczego się tu przyjeżdża, no ciekawe, ciekawe. No nic, no. Kończymy winko.
i trzeba będzie stąd się ewakuować. A może tylko dlatego, że do Krakowa latają z tego, te tanie linie z Abu Zabi, czy tam, no tak, chyba z Abu Zabi, tak? No. Ja nie wiem. I może dlatego, może to nie jest taki przypadek, widzisz, a z Krakowa, no to, w Krakowie pewnie też jest ich dużo. No, to taka, widzę, taki wolny przepływ myśli teraz, bo ja tak do końca, no nie wiem, głośno myślę po prostu. A spójrz na mnie, bo chciałem ci fotę zrobić, o. Dobra, o, czekaj, o teraz, uwaga. Tak, pani Gawrońska. Tak, we własnej osobie. To dokończę, pijemy winko i... Idziemy stąd. Uciekamy stąd, no. No, to jest jedyny ratunek, proszę państwa. Ale już widzę, że chyba nigdzie nie będzie lepiej. Słucham? Chyba nigdzie nie będzie lepiej, gdzieś inaczej, nie? No, ale ja ci mówiłem, że jeśli Polacy rzadziej przyjeżdżają, to sorry Gregory, zaraz się trzeba będzie z tym przeprosić i polubić. Ale ja tutaj chciałam zastrzec, żeby za chwilę się tam nie wylało. Ani my nie mamy nic przeciwko takiej narodowości, ani takiej... Wrzeszczące dzieci są na całym świecie. Dokładnie. I tak samo bym przeszkadzały wrzeszczące dzieci narodowości polskiej, jak ukraińskiej, rosyjskiej. Jakieś tam jeszcze inne, wszystko mi jedno, naprawdę jest mi wszystko jedno. Tu chodzi po prostu o kulturę, a niestety ta kultura jest w zaniku. W ogóle, jak widać, nie tylko w Polsce, ale chyba na całym świecie. I dominuje taki nurt wolnościowy. Nie wiem, czy to nazwać kulturą. Wolnościowy w sensie takiej liberalizacji wychowania, w ogóle podejścia do dzieci. Nie, no to w ogóle nie mieści mi się w głowie strasznych... Z czymkolwiek tak powstrzymasz swoje dziecko. Tym mu zaszkodzisz. Wychowujemy jako, a to tak nie jest. Jako świat, bo nie jako my Gawrońscy, my takich nie mamy, ale ogólnie no to niestety takie widzę tendencje i bardzo mi się to nie podoba. Nie podoba mi się bardzo. O, tak. No, nie wiem, czy to pocieszające, ale na zewnątrz leje jak cholera, więc może też stąd jest taki napływ. No będzie trudniej, tak? No tu przynajmniej nie słychać tych wrzasków. Jak patrzę na ten deszcz, to zastanawiam się, czy nie zamówić tutaj tego drugiego wina. Tak? No. Bo powiem ci, kaczka ale była super oczywiście. Szparagi, risotto było super. Tak. Ale to były dania takie smakowe, a nie napychające. Tak. Czyli albo do maka teraz, albo pizza. Nie no, żartuję. No coś może jeszcze sobie domówimy. Możemy sobie posiedzieć tyle, jakby coś domówimy. No ja nie ukrywam, myślę już o kawce. O jakimś espresso? Ty tak nie masz właśnie. No ja ostatnio zauważyłem u siebie chęć, że taką, że jak coś zjem, to mam ochotę. A jak wypiję dwa kieliszki wina, to zamiast trzeciego już mam ochotę na kawkę. Ja ale taką kawkę dobrą, włoską. Może jak się przerzucę na espresso, to tak. Natomiast na kawkę z mlekiem nie, dlatego że źle się czuję po takiej ilości kawy z mlekiem. I po jedzeniu to już w ogóle mi to nie pasuje. Przerzuć się na espresso, polub je najpierw i nie, będzie no, super. Nie, nawet lubię, ale to nie jest takie lubienie, żebym chciała to pić tak cały czas. Aha. Rozumiem. No, rozumiem. Tak czy siak po posiłku takie espresso, jako deser nawet. Z cukrem. No to sobie weź. No. Może, ale ja jeszcze dzisiaj to akurat 3 kieliszki wina wypiłem? Nie, 2. 3, bo 3 zaraz będą. Naprawdę. Nawet nie musisz się odwracać. Leje po prostu jak cholera. Nie chcę tego oglądać. Boisz się, że ta jedna parasolka nam nie pomoże, nawet jakbyśmy się teraz zdecydowali wyjść. No i chodzenie z tobą pod parasolką to jest skolioza i złamana noga, jak się poślizgnę. Trzeba było buty normalne założyć, a nie w klapkach. Trzeba było. No to zdrów to. Co teraz będzie dalej? Nie wiem. Ale tutaj jest zdecydowanie lepiej. Tam w ogóle jakoś duszno było bardziej. Tu jest przebieg, bo już są drzwi otwarte i oni pewnie to zrobili świadomie. Co zrobili? Świadomie otworzyli drzwi, bo pewnie klima już nie działa teraz. I tam jest przebieg o taki. I jest tutaj cały czas obieg, nie? Bo to jeszcze idzie do góry tutaj, bo jest knajpa na górze. Prawda? Prawda. Do tej knajpy musimy się jakoś lepiej ubrać, bo dzisiaj jakoś nie miałem tam odwagi. Ja nie mam takich chodzić. Ubrań. No dzisiaj nie. Dzisiaj ani na jutro nie wzięłam. Na jutro też. Zimą prędzej. No.
No dobrze. No. To co? Tutaj kończę, bo już nabiliśmy 10 minut i zdaje się, że zrobię z tego oddzielne wideo. Nawet wypadałoby, mam pomysł na tytuł. Kończymy, tak? Tak. Uwaga!